Proszę bardzo, pani radna. Do Komisji Rewizyjnej wpłynęło pismo pana Marka Kocajty. Pismo wskaka. I w związku z tym myśmy zebrali się 7 marca i opracowali odpowiedź na pismo. Członkowie komisji przegłosowali treść pisma. Zostanie ona odczytana na sesji w dniu 19.03, czyli dzisiaj. Pan radny Marek Kocajda. Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy 9 Łagiewniki Borek Wałęckich w dniu 7.02.2013 rozpatrzyła pańskie pismo z dnia 12 lutego 2013. Komisja Rewizyjna stwierdza, że w sprawie poruszonej przez pana Zarząd Dzielnicy 9 przekroczył swoje kompetencje, gdyż nie miał upoważnienia Rady Dzielnicy do wnoszenia uwag i wniosku w sprawach określonych w paragrafie 4 statutu dzielnicy. W odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące odpowiedzialności prawnej informujemy, że każdemu podmiotowi, który czuje się pokrzywdzony przez Gminę Miejską Kraków, przysługują środki ochrony prawnej sprawowane przez niezawisłe sądy. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie, czyli w tej kwestii zarząd, bo to dotyczy, nie wiem czy radni wiedzą, dotyczy, co Państwo złożyli, uwagę do planu zagospodarowania przestrzennego. Rozumiem, że Państwo działali bezprawnie, nie, bez znajomości statutu. Czy dobrze ja to rozumiem? Raczej źle Pan rozumie. Źle. To proszę mi wytłumaczyć, dlaczego tak jeszcze, dlaczego zarząd... Dobrze Pan rozumie. Dlaczego tak? Proszę? Dlaczego ja źle rozumiem? Bo tu pani powiedziała wyraźnie, że przekroczył państwo, zarząd przekroczył swoje uprawnienia. Proszę państwa, ja powiem tak. Myśmy się zebrali na posiedzeniu, opracowaliśmy pismo i nie chcemy na ten temat więcej dyskutować. Dziękuję. No ale przepraszam bardzo, jeśli konkluzja, znaczy zarząd z tego wywnioskował, że miał rację, to w ogóle... Nie, zarząd nie mógł wywnioskować. Czyli działał zgodnie z prawem. Nie zgodnie z naszym prawem. Jasno, nie ma po co dyskusja. Ale przepraszam bardzo, dyskusja jest dlatego, że przewodniczący mówi, że działa zgodnie ze statutem. Proszę. Czyli bezprawnie i niezgodnie ze statutem. Panie radny. W tej sprawie została podjęta uchwała 2 tygodnie później, która czyli poparła stanowisko zarządu. Tak, nie ma znaczenia. No. Nie ma żadnego znaczenia. Więc po co ta dyskusja? Panie Przewodniczący, ja mam pytanie formalne. No. To znaczy, że Pan uważa, że działaliście zgodnie z prawem, zgodnie ze statutem i zgodnie z upoważnieniem radnych. Czy tak mam to rozumieć, Panie Przewodniczący? Proszę Pana, ja przepraszam. Jestem na przesłuchaniu. No ja tylko zadaję pytanie, bo ja słyszałem oficjalnie stanowisko. Pan mówi, że to jest zgodnie ze statutem działaliście. No przepraszam bardzo, to proszę o odpowiedź. Bo ja tylko pytam, zadałem pytanie formalne. Czy Pan mówi, że to jest zgodnie ze statutem? Proszę Pana. Oświadczenia, komunikaty są dla radnych, bo to okres sesji. Jeżeli panu udzielę głosu w jakiejś sprawie do wyjaśnienia, proszę bardzo, ale ja nie jestem tutaj w trakcie sesji na przesłuchaniu u pana, nie? Ja przepraszam, jeżeli pan tak odbiera, to nie jest przesłuchanie. Zadałem tylko formalne pytanie. Oświadczenie może pan złożyć i to wszystko. Dobrze? No ale dobrze, panie przewodniczący, ale ta sprawa nie może być załatwiona, że jest, dostajecie państwo z kancelarii, że działał niezgodnie, że przekroczył swoje uprawnienia, a pan przewodniczący mówi, że 2 tygodnie później coś tam się wydarzyło. No trzeba zignorować to piwo, które się naważyło i powiedzieć tak, przekroczyliśmy uprawnienia, przepraszamy i koniec kropka. Więcej tego nie zrobimy. To jest tak, proszę, ja tak proszę, oczekuję odpowiedzi, jeśli ktoś pyta, czy był zgodnie ze statutem, czy nie był. Koniec. Ja byłem w tej sprawie w Wydziale Legislacyjnym, więc duch i litera prawa mam trochę odmienne zdanie. I mogę mieć to zdanie. Nie może mieć pan zdanie. Natomiast pismo na ten temat dostałem z kancelarii.
Przyjąłem do wiadomości. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze... To się nazywa arogancja władzy, Panie Przewodniczący. Ja proponuję zacząć dyskusję. Czy ma Pan jeszcze jakieś inne oświadczenie? Nie, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze zabiera głos? Dziękuję. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 46. sesję Rady. Ale nie, dyskusję musimy pobrać. A dlaczego Państwo nie korzystali z tego? Bo zamknę sesję, nie pozwolę. No to dobrze. Komisja Polityki Społecznej. Sesja też zwołana kolejna? Proszę? Sesja jest...